Ula la, dziś będzie bardzo nam pachniało. Będziemy rozmawiali o sprzątaniu, o tym, co robię, że nasz dom wygląda zawsze tak, jakby był wyniuniany, chociaż niekoniecznie tak jest. Witajcie na pokładzie, zaczynamy. Ula la! Ula la! Temat sprzątania, słuchajcie, w wielu rodzinach to jest ognisko zapalne po prostu. Jak się pojawia, a rodzina nie ma dokładnie poukładane, co, kto robi, kiedy i jak w ogóle to wszystko funkcjonuje, no żeby te nasze domy jakoś fajnie wyglądały, no to bywają to momenty zapalne właśnie, gdzie się gdzieś domownicy przepychają między sobą, kto co ma robić, jak ma robić, w których momentach się sprząta, no i w ogóle, że trzeba sprzątać. Poniżej będziecie mieli w linku odcinek Kto za mnie sprząta, tak się nazywa, to jest odcinek o tym, że my wykorzystujemy rodzinnie roboty. O trzech robotach opowiadam, o sprzęcie sprzątającym, który po prostu robi to za nas. Ja się, słuchajcie, z tym nie kryję, że ja nie lubię sprzątać. Postrzegam te czynności jako zabieranie mi czasu, ale jednocześnie uwielbiam mieć czysto w domu i żeby on właśnie wyglądał jak spod igiełki. I dziś chcę Wam trochę tak domowo poopowiadać o tych moich sposobach na to, co robić, żeby dom wyglądał bardzo elegancko, żeby sprawiał super wrażenie takie pierwsze. I o tym, że tak naprawdę nie jest to wcale trudne do zrobienia. Sprawianiu dobrego wrażenia, jeżeli chodzi o nasz dom, pomaga mi pani segregacja, pani magia, pan zapach i gentleman, który sprawia, że nie czuję, że sprzątam. I już Wam wszystko tłumaczę. Zacznę może od zapachu, bo według mnie to jest taka kluczowa kwestia, która po wejściu gościa do domu sprawia, że on ma albo dobre wrażenie właśnie no, na temat tego naszego wnętrza, albo niekoniecznie, a mówię o zapachu. I przekonana jestem, słuchajcie, że jeżeli nawet, przynajmniej ja po sobie tak widzę, że jeżeli wchodzę do wnętrza, które byłoby nie wiem jak fajnie urządzone i nawet byłoby w środku posprzątane, a jest zapach jakiś zatęchły albo nie wiem, smażonej ryby niewywietrzony albo każdy inny taki śmieci niewyrzuconych, to żeby nie wiem jak było piękne wnętrze, to ja niestety nie będę miała dobrego wrażenia na jego temat. I w naszym domu na przykład bardzo dużo gości nam mówi, że właśnie charakterystyczne dla naszego wnętrza nie jest wcale to, że ono jest białe, tylko to, że tu zawsze ładnie pachnie, bo tak jest. Ja bardzo pilnuję tego, żeby w naszym domu był ładny zapach, bardzo często wietrze. Mam na tym punkcie fisia, tu często są pootwierane okna, nawet zimą. My latem na przykład, to jest normalne, że śpimy przy otwartych oknach, ale zimą śpimy również przy lekko uchylonych oknach i zimą również wietrzę to pomieszczenie. I pilnuję tego, żeby ono pachniało perfumami, bo my właśnie, nasz dom ma swoje perfumy, od lat te same. Czasami wprowadzam nowe zapachy, tak jak teraz na przykład jest to kaszmir albo Habana Tobacco, że właśnie po wejściu nasi goście, pierwsze co oni jakby odczuwają, bo jest to taki bardzo ważny zmysł dla wielu ludzi, to to właśnie, że w tym naszym domu ładnie pachnie po prostu. Używamy perfum do domu, żeby była jasność, nie za często i nie za dużo, bo każda rzecz w nadmiarze, każdy zapach też w nadmiarze, mówiłam o tym w odcinku o perfumach takich dla nas, dla ludzi, może być męcząca dla samych domowników to raz, a dwa, no dwa też dla naszych gości. I też jeszcze jedna ważna sprawa, staram się nie używać tych takich odświeżaczy do toalet, które są dedykowane toaletom, bo ja nie wiem, słuchajcie, jak to się dzieje, ale no zawsze po nich czuć, że to są odświeżacze do toalet, a nie właśnie takie zapachy perfumiarskie. Czyli mamy pan zapach, on nam bardzo tutaj pomaga pierwsze wrażenie robić. A druga, moja asystentka w utrzymywaniu porządku tutaj u nas w domu i takie zjawisko, które no, pomaga nam właśnie ten dom utrzymywać w takiej wizualnej harmonii, to jest segregacja.
Czytelnicy Greenkanu od wielu lat już wiedzą, że jestem fanką segregacji i uważam, że ona bardzo, bardzo, ale to bardzo ułatwia życie po prostu. To jest taki pewien proces, tak, bo musi do niej się przyzwyczaić, do segregacji cała rodzina. My segregujemy rzeczy w każdym, ale to dosłownie w każdym pomieszczeniu, słuchajcie. Mam posegregowane rzeczy w moim osobistym gabinecie, w takim miejscu, gdzie trzymam na przykład kosmetyki czy biżuterię. Mam posegregowane rzeczy, cała nasza rodzina ma, tak, bo garderoba nasza, każdy ma swoją szafę i w szufladach, na półkach, my mamy wszędzie posegregowane, gdzie kto mieszka. Mamy także w naszym domu pudełka, kosze, to tu jest. One się tak nazywają, nawet są tak podpisane. Idea, którą zdradziłam jakiś czas temu na naszej stronie i po prostu zakochaliście się w niej, tłumaczę widzom kanału. Pudełko to tu jest, to jest takie pudełko magiczne, w którym znajdziesz wszystko to, czego szukasz, a nie wiesz, gdzie jest. Czyli na przykład, nie wiem, bierzesz jakąś rzecz ze stolika, spieszy ci się, nie pamiętasz, gdzie ona powinna być, wkładasz ją do tego pudełka. To może być kluczyk do okien antywłamaniowych, to może być jakiś klucz, którego w danym momencie nie wiesz, co to jest. To może być wszystko, cokolwiek, co nie wiesz, gdzie to odłożyć. Dzięki takim właśnie pojemnikom, to tu jest, ja odnajduję większość rzeczy w naszym domu, w których szukam po prostu w danym momencie. Asystentka segregacja pozwoliła nam, całej naszej rodzinie, na to właśnie, że my praktycznie nie sprzątamy tutaj, typu wiecie, takie generalne porządki co tydzień, bo na bieżąco każdy z naszej trójki odkłada po prostu kolejne rzeczy, które gdzieś tam używa, bierze na miejsce tam, gdzie one leżą. I polecam Wam zaprosić właśnie segregację do Waszych domów właściwie już od jutra. Początki bywają trudne, tak? Bo zanim my się nauczymy wszyscy właśnie, gdzie co mieszka, no to bywa czasami, że trochę czasu mija. Mówiłyśmy o tym z Agnieszką w odcinku właśnie o kuchniach, o tym, jak my mamy urządzone w kuchnie. Gdzieś na górze teraz macie ten odcinek podlinkowany. Oprócz asystentki segregacji, pomaga mi jeszcze tutaj w domu asystentka magia, a tak naprawdę dwa magiczne rozwiązania, za pomocą których mega szybko czyszczę nasze przestrzenie i zabrudzenia te takie naprawdę bardzo, bardzo, no wydawałoby się silne albo nie do usunięcia. Pierwsze to rozwiązanie to jest taki niewinnie wyglądający przedmiocik. Magiczna gąbka to się nazywa i pod taką nazwą znajdziecie to w internecie do kupienia albo w bardzo dużej ilości sklepów. I słuchajcie, ta gąbka jest naprawdę magiczna. Nie wiem, jak ona działa, szczerze mówiąc mnie to nie interesuje. Działa i to jest najważniejsze. Taką gąbką zmyjecie mazy kredek ze ścian, zmyjecie mazy od lakieru czasami, zwłaszcza czerwonego na przykład na ścianach często się robi. Wszelkie zabrudzenia, zachlapania, wylane napoje, nie tylko na ścianę, bo ja też na przykład tą gąbką czyszczę buty czasami nasze, lekko zwilżoną. Właśnie jeśli jakieś buty mi się czymś nagle zabrudzą, idealnie, każdy brud i każde plamy ściąga. A drugim takim rozwiązaniem, na naszej grupie Quality Team na Facebooku, znajdźcie sobie, a inaczej, podlinkuję Wam niżej pod tym filmem. Pytały ostatnio dziewczyny o płytki do kuchni. Płytki takie o nierównej powierzchni, niegładkiej, które się rzeczywiście bardzo ciężko myją. I od razu napisałam dziewczynom właśnie, że ja używam do tego magicznej pasty, która za mnie sama sprząta, bo tak naprawdę tą pastę tylko nakładam lekko, czy szczotką, czy jakąś taką bardziej szorstką ściereczką przecieram tą podłogę, zostawiam na kilka minut, potem zmywam i płytki magicznie wyglądają po prostu tak, jakby były nowe. Pastę robi się bardzo prosto z trzech składników. Sody oczyszczonej, którą wielu z Was na pewno ma w domach, jeśli nie, to sobie po prostu kupcie. Z płynu odplamiacza, bardzo ważne, żeby miał czynne te związki właśnie odplamiające, i z wody. I to jest cała magia, mieszamy wszystkie składniki, myjemy nimi daną powierzchnię, zostawiamy na kilka minut i zmywamy wodą. Myślę, że będziecie zdziwieni efektami, jak potrafi taka pasta doczyścić każdą podłogę, właśnie nawet tą porowatą. I ostatni gość na stałe bywający w naszym domu, pewien pan gentleman, gentleman dla dameski, mop dla dameski po prostu, bo to jest, słuchajcie, mop, który pozwala mi myć podłogę praktycznie używając tylko stóp. Nie używam w ogóle dłoni, nie dotykam brudnej tej powierzchni, właśnie mopa
Ona się czyści sama, zresztą teraz widzicie, jak to wszystko się odbywa. Dzięki temu sprzętowi tak naprawdę mycie podłóg dla mnie, takie dokładne mycie podłóg, stało się przyjemnością. Ja wcześniej nie lubiłam właśnie tego momentu wyrzymania ściereczki czy właśnie mopa po tym przejechaniu podłogi, tak? A dzięki temu sprzętowi tak naprawdę, no jak widzicie, to się wszystko robi samo. Ja specjalnie na potrzeby tego filmu, żeby to jakoś wyglądało, kupiłam nową tą część tekstylną do mopa. Bo tak naprawdę my tego naszego mamy już, myślę, że 4 lata i nie wyobrażam sobie, żeby go nie było, albo że miałabym teraz nagle w ogóle podłogi myć tym starym sposobem. I słuchajcie, o ile ja tak humorystycznie o tych wszystkich rzeczach opowiadałam, to teraz już całkiem na poważnie mówię, że właśnie te 4 aspekty utrzymania domu w porządku i jakby takie działania, które powodują, że ten dom wygląda zawsze elegancko, zawsze jakby był właśnie czyściutki, pachnący, wyniuniane. Dla mnie to są takie aspekty, bez których nie wyobrażam sobie w ogóle funkcjonowania w codzienności. Segregacja najważniejsza naprawdę bardzo, bardzo ułatwia życie i powoduje, że nie ma niepotrzebnych rzeczy gdzieś ciągle na wierzchu, które nie mają miejsca. Zapach, bez którego ja sobie nie wyobrażam, żeby w ogóle właśnie nasz dom żył sobie codziennie. I to jest zapach właśnie perfum raz, ale dwa też przeplatający się, nie wiem, zapach pieczonych jabłek jesienią albo właśnie jakiś śliwek z kruszonką. Takie ładne zapachy, które powodują, że my się w tym domu też dobrze czujemy, no ale też właśnie, że osoby z zewnątrz zawsze bardzo pozytywnie go postrzegają. Te wszelkie magiczne sposoby właśnie ułatwiające kobietom sprzątanie, tak? Typu gąbeczki magiczne, typu właśnie pasty jakieś wszelakie, które robią pracę za ciebie. No i właśnie rozwiązania takie, no typu właśnie mop gentleman dla dameski. Śmiechem, żartem, ale tak naprawdę to jest mop, dzięki któremu ja błyskawicznie tą podłogę myję i nie mam poczucia, że nie wiem, właśnie tracę czas, bo w tym czasie mogę sobie, nie wiem, przez telefon pogadać, czy nawet z mężem często sobie porozmawiać, bo samo sprzątanie i później wyrzynanie tego mopa jest łatwością. No to pozdradzałam Wam, słuchajcie, nasze metody na fajny, pachnący, czysty dom i bardzo jestem ciekawa Waszych sposobów. Co robicie, że Wasze domy ładnie wyglądają? Co Wam pomaga utrzymywać je w takim codziennym właśnie ładzie i harmonii? Podzielcie się z nami tymi informacjami. Myślę, że nasi widzowie też będą ciekawi tych Waszych sposobów. Ja na dziś będę się już żegnać vlogowo. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapki w górę poprosimy. Nie na długo się żegnam, bo oczywiście już widzimy się za kilka dni i od razu Wam mówię, że bardzo, bardzo się cieszę na to spotkanie. Do zobaczenia!